Siema, dzisiaj Cypsoft poinformował nas, że testy dobiegły końca. I tutaj mamy taką wiadomość. Balans profesji zakończył się dzisiaj, a tablica testowa. Aha, w sensie, że forum będzie zamknięte. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas i wysiłek na przetestowanie i podzielenie się z nami swoimi opiniami, doświadczeniami i sugestiami w konstruktywny i pomocny sposób. Dzięki Waszej pomocy i wkładowej osiągnęliśmy duży konsensus. Teraz ponownie dokładnie przejrzymy wewnętrznie wynik, wynik testu. Następnie zdecydujemy jak postępować. Oznacza to, że za zamknięcie testów nie jest jeszcze ostateczną decyzją o przedstawionych korektach. Sytuacja może ulec zmianie. Dobra, czyli Sypsot dostał feedback i y przerywają testy, w sensie już koniec test serwera, ale nie jest powiedziane, że to co było na ostatnim teście czy ostatnich zmianach, to to wszystko wejdzie. Więc Zipsoft teraz zbiera w kółeczko wszystkich swoich pracowników i myślą co wprowadzić a co nie. Możliwe, że ten serwer jeszcze powróci. Nie wiemy tego. Ale jeszcze oprócz tego, oprócz tej króciutkiej informacji mamy kolejną zajawkę jeśli chodzi o Winter Update. I co mamy nowego? Pierwsza rzecz to mamy reward Trick Protection. Czyli raz w miesiącu będziemy dostawać takie coś. O, tutaj taki znaczek, oni to nazywają Jokerem. Raz w miesiącu będziemy dostawali takiego Jokerka i będziemy mogli opuścić jeden dzień. Jeśli opuścimy jeden dzień, ale mamy tego Jokerka, to nic się nie dzieje. Bonus dalej mamy tutaj z Daily Rewardów i możemy sobie odbierać dalej. Czyli możecie, będzie można teraz sobie zrobić przerwę jednodniową, czy tam ile tych jokerków uzbieracie, bo wiadomo to będzie się kumulować, czyli 2 miesiące będziecie mieli 2, 3, 3 i tak dalej. Aż sobie tam zbieracie tydzień, możecie sobie tydzień od ich zrobić i Wam daily rewardy nie przepadną. Kolejna rzecz to Damage Input Analyzer, czyli będziemy mieli taki Input Analyzer, gdzie będziemy widzieli jakie obrażenia oraz ile ich otrzymujemy. Wydaje mi się, że to będzie dobre dla eków. Dlatego, że tutaj mamy z, od jakich mobków dostajemy najwięcej damage'u. Będzie można fajnie sobie doge'a ustawić. Idealnie pod mobka, który bije najwięcej. Dodatkowo z, jaki typ damage'u głównie otrzymujemy. Tutaj mamy to ładnie rozpisane. No i ogólnie ile damage'u otrzymaliśmy i jakiego największego hita otrzymaliśmy. Wydaje się spoko. Wydaje się spokojnie, prosto, tyle. Także to jest zajawka Winter tu kolejna. To były dwie, to tu były jakieś nowe wyspy i tak dalej. I jeszcze mamy rozszerzone high scoresy. Teraz i na stronie, i w kliencie będzie można sortować po typie świata. Czyli na przykład PvP, non-PvP, retro PvP. Możemy zobaczyć, jakim kozakiem jesteśmy na PvP serwerach i tak dalej. Na Battle.Eu. Czyli będziemy jak gramy na Green Battle Aju będziemy mogli porównywać naszą postać z innymi postaciami też na tym samym Battle czyli na tych nowych serwerach. No i w sumie to chyba tyle. Oczywiście przypominam codziennie streamki na Twitchu, link w opisie. Zapraszam już startujemy o godzinie 14. Do zobaczenia. Jo!